Nie doznaję jakiegoś takiego spokoju po prostu na łonie natury, na szczególnie w górach. Kiedy my jesteśmy tacy malutcy i po prostu ta natura i to wszystko. Byłem zawsze bardziej takim góralem, tak? Góry to było całe moje życie. I dopiero kiedy tutaj przyjechałem nad morze i patrzę, kurczę, no gór nie ma tutaj, no coś tutaj trzeba porabiać. Dlatego uwielbiam Norwegię, bo tam mam wszystko. Tam jest i woda, i góry, wszystko ładnie połączone. Komplet. Cały pakiet. Jestem Czechem, a już jakiś czas mieszkam w Polsce i tak sobie mówię, żeby też było dobre. Jakąś taką wyprawą po prostu, nie wiem, tak zaakcentować to, że jestem właśnie tym Czechem w Polsce, jakoś połączyć. To by było piękne po prostu pojechać tam i zrobić tą Odrę w całości od źródła, od źródelka, znów z kajakiem w plecaku i idę tym źródelkiem, idę tym strumykiem, rzeczką, aż do miejsca, skąd będę mógł płynąć dalej sobie. Chyba nawet aż do morza, myślałem sobie, żeby jeszcze przez... teraz zapomniałem nazew, polski nazew, jak się nazywa, Świnoujście. Ciągle mi się to mieli z Wisłoujściem, aż do Świnoujścia dopłynąć i zepnąć się z morskimi falami. Tak powiem, że na kajaku dmuchanym źle się pływa, kiedy jest bardzo duży wiatr. O właśnie, teraz nam ten wiatr tutaj zaakcentował w ognisku. Jak ten kajak dała radę na Raduni i w jaru Raduni, ta Odra to będzie pikuś. Co jest najfajniejsze? Moje wyprawy generalnie jest przygotowanie się na okres, kiedy nie będzie prądu, nie będzie, nie, nasza cywilizacja siadnie. Wszyscy się zaczną walić po głowach w miastach, bo nie będzie żadnego żarcia, niczego, bo nie będzie kasy. Po prostu będą drancowali ze sklepów i wszystkiego. A ja powiem, bijcie się, bijcie, ja idę do lasów. Ahoj. Twarzy Jorki. Ale to tylko chwila. Dzisiaj było rewelacyjnie. Było okropnie. Wiało, były fale. Takie były wielkie, że normalnie myślałam, że nas postawi dęba. Lecimy! Nie dopłynęliśmy tam, gdzie jsme planowali, a najważniejsze jest, że jsme w miarę w suchu dotarli do brzegu, do Starego Lądu.